Siemanko, jestem Wartes, witam was z Pitu Pitu. Dzisiejszy odcinek będzie mega specjalny, mam dla was parę fajnych newsów i ogólnie pewnie widzicie po tytule, że jest fajnie. Także zacznijmy. Otóż jest konkurs z Lenovo o nazwie Przybij Piątkę. I w konkursie chodzi o to, żeby zrobić swoją top listę do jednej z pięciu kategorii, które są właśnie na stronie konkursowej. Ale ja szczególnie wam polecam dwie kategorie, bo ja tam jestem ambasadorem tych kategorii, siedzę w jury. Coś takiego. A chodzi o takie kategorie jak grywalna piątka i mobilna piątka. I teraz przejdźmy dalej. Może z wejścia wam opowiem o moich playlistach, jakie utworzyłem na potrzeby tego konkursu i zacznijmy od grywalnej piątki. Uwzględniłem tutaj 5 gier, w które można grać nie tylko w domu, ale zarówno w szkole, pomiędzy lekcjami, wszędzie gdzie się nudzicie i macie przy sobie telefon bądź tablet. Pierwszą grą na tej playliście jest Hilux Climb Racing. W gierkę gram od dobrych paru lat. Naprawdę jest epicka, wciąga. Zawsze gdy gdzieś jadę pociągiem czy coś, naginam w nią, jest po prostu epicka. Także polecam wszystkim. Drugą grą z tej listy jest Pool. Tak, taki symulator Tamagotchi. Jak byłem mały, pamiętam, bawiliśmy się w Tamagotchi. I akurat Ula mi poleciła tą grę. Pool jest naprawdę, no, wciągająca. Wiem, że taka nie męska, ale jest naprawdę fajna. No. Kolejną trzecią grą jest Minecraft Pocket Edition. Tak, jeśli lubicie Minecrafta, ta gra jest idealna dla was, dlatego tutaj uwzględniłem. Zawsze na przykład w szkole, znaczy już mówiłem o szkole, wszędzie możecie sobie pograć w Minecrafta, niekoniecznie przy kompie i budować epickie budowle. Zarąbista gra. Kolejną grą, jaką uwzględniłem tutaj, to jest Assassin's Creed Pirates. Naprawdę mega giera. Widzieliście zresztą, zrobiłem jeden odcineczek na moim kanale. Podobała wam się gra, także widzicie, że jest to mega fajna, fabularna gierka. Jeśli lubiliście grać w Assassin's Creed Black Flag, nie możecie tej gry przegapić. I piątą gierką na mojej liście jest 2048. Ta gra jest po prostu awesome. Wymaga myślenia oczywiście, ale jak ktoś się wciągnie, to po prostu oderwać się nie da. Cyk, 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 liczby, 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 liczby. Także to była moja pierwsza taka top lista na tej stronie, czyli grywalna piątka. I kolejną playlistą ode mnie tutaj w tym konkursie, znaczy moje te typy, to była mobilna piątka, dokładnie tak. Tutaj trzeba było podać kreatywne wykorzystanie tableta, także ja tutaj poleciałem sobie po prostu z moimi pomysłami. Pierwszym pomysłem było rysowanie, no bo dosłownie, bierzecie tablet, możecie coś narysować. Dużo osób właśnie na YouTubie robi miniaturki, także najlepsza opcja to jest rysowanie na tablecie, jeśli narysujecie graficznie. Drugą opcją u mnie było ściąganie. Jeśli dobrze ogarniacie ściąganie, wiecie, tyk, z tableta czy coś, epicko, naprawdę epicko. No ja się muszę przyznać, że tak ściągałem. Kolejnym pomysłem u mnie było wykorzystanie jako podręcznik, czyli na przykład jeśli nie macie jakiegoś podręcznika, na przykład w internecie znajdziecie go, bądź zeskanowaliście sobie i macie go w PDF-ie, jak najbardziej możecie sobie wgrywać taki podręcznik do szkoły na tablet i po prostu na lekcjach korzystać sobie z tabletu. Jeśli nauczyciel do was będzie miał jakieś pretensje, że się bawicie tabletem, zawsze pokazujecie: proszę pana, tu jest podręcznik, bądź proszę pani oczywiście, ja sobie z tego korzystam, bo po prostu tak jest lepiej, nie muszę tachać książek ze sobą, jest fajne, także też jest dobra opcja. Kolejne coś, co wykorzystałem tutaj, to było zdalne sterowanie komputerem przez program TeamViewer. Naprawdę ten program wymiata. Jak gdzieś jeżdżę, to często z niego korzystam na swoim tablecie. Podłączam się do mojego komputera bardzo łatwo i sobie na przykład nastawiam filmy na YouTube, kiedy mnie nie ma w domu. Naprawdę przydatna apka, szczególnie jeśli gdzieś wyjeżdżacie, a chcielibyście coś jeszcze na kompie zrobić ważnego. Kolejną tutaj rzeczą, którą uwzględniłem, jest tworzenie muzyki przez program FL Studio Mobile. Na przykład lubicie tworzyć muzykę przed kompem, ale gdzieś jedziecie, jak najbardziej dobra opcja. Dobra, to były moje dwie top listy, które zrobiłem na tą stronkę. Róbcie swoje, naprawdę ja wybieram osoby, które wygrają w tych dwóch kategoriach, także postarajcie się, zróbcie dobry opis, będzie elegancko. Dobra, pewnie myślicie, gdzie te playlisty wysłać, top listy, jak to można nazwać, listy, po prostu gdzie to można wysłać, na pewno nie do komentarzy. W opisie macie stronkę, na której jest cały regulamin, są nagrody, jest wszystko, wchodzicie w listy, wybieracie kategorie, piszecie swoje i wygrywacie, także pamiętajcie, wszystko się dzieje na stronie i konkurs trwa do 11 września, czyli jest jeszcze trochę czasu, macie spokojnie, no, czas na pomyślenie, co napisać, co jak, także na spokojnie, ale naprawdę będzie osób. A co można wygrać? Na to czekaliśmy, co można wygrać. 5 tabletów od Lenovo, każda najlepsza propozycja do każdej kategorii.
wygrywa. Znaczy, no każda. Jeden najlepszy pomysł do każdej kategorii wygrywa tablet, także naprawdę mówię. Starajcie się, będą tablety. Oprócz tabletów będą pakiety Spotify, głośniki Bluetooth, głośniki do laptopa, kody Steam. Będzie tego naprawdę dużo, także wbijajcie na stronkę, wbijajcie. Naprawdę jest mega konkurs. No i co, myślę, że się już akurat o tym konkursie sporo nagadałem. Także wiecie, stronka na dole, po raz kolejny mówię, żebyście wiedzieli, że to na stronce piszecie, nie w komentarzach. I życzę wam powodzenia. Bo wiecie, już nie ma wakacji, ale jeśli coś wygracie, to nie jest tak źle w końcu, co nie? Dobra, ale może skończmy ten temat i przejdźmy dalej w naszym pitu-pitu, czyli to, co zawsze gadam w porannym pitu-pitu. Dzisiaj może niekoniecznie porannym, ale w pitu-pitu. Czyli co będzie dzisiaj na kanałach? Dzisiaj na tym kanale będzie ostatni odcinek z Until Dawn z naszej serii. O której godzinie? Tak pomyślmy, ostatnio właśnie tam wam wrzucałem pomiędzy godziną 17 a 18. Także dzisiaj o 17 będzie odcineczek ostatni z Until Dawn. Koniec gry, naprawdę oglądajcie. Linki oczywiście w opisie pod konkursem, tak jak zawsze, plan dnia w opisie. Jeszcze na kanałach będzie Skyblock. Skyblock oczywiście standardowo jak to Minecraft o godzinie 14. Link w opisie. Będzie dzisiaj dłuższy odcinek. Naprawdę dłuższy odcinek. Ostatnio lecę z takimi długimi odcinkami, że aż po prostu aż nie dowierzam. Ostatnio były często takie krótkie, a tutaj ostatnio godzinne odcinki z Until Dawn, a tutaj teraz długi i tak dalej. Ale dobra, Minecraft był. Jeszcze na kanale Vertes Games. Call of Duty Black Ops, linki oczywiście w opisie, także wbijajcie i oglądajcie, oczywiście tam też jest godzina podana, o której odcinki wlatują bądź wleciały. Dzisiaj jak oglądacie ten film, jestem na wyjeździe, jadę do Lublina, także możliwe, nie wiem do końca, ale możliwe, że po prostu odcinków będzie mniej w tym czasie, bo zobaczę jak tam jeszcze będzie z nagrywkami, ale będą, na spokojnie, jadę na jakieś 2 tygodnie, także przez ten czas mnie nie będzie, czyli przez ten czas nie będzie mojego green screena, ale filmy z kamerką będą, ja zabieram mojego nowego laptopa, on podoła wyzwaniu, będzie super ekstra elegancko, także na spokojnie, nie bójcie się. Będę też poranne pitu-pitu robił, ale już takie mniej profesjonalne, po prostu odpalam kamerkę z komputera i lecimy. No, także tyle informacji przekazałem o wyjeździe, przekazałem o konkurcie, co będzie dzisiaj. Co do live'ów jeszcze, postaram się tam też live robić, ale to będę musiał jakoś wszystko ogarnąć, także w sumie nic nie tracicie. Powiedziałem wszystko, dzięki za oglądanie pitu-pitu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Jeśli bierzecie udział w konkursie, zostawcie też koniecznie łapeczkę w górę za cynk o tym konkursie, bo mogłem nie mówić, ale mówię, wygrywajcie nagrody, ja tutaj wybiorę najlepsze. Dobra, kończymy, dzięki za oglądanie, na razie i cześć, hej!